Cześć, ja nazywam się Ew, ty jesteś na kanale O Zapachu Słońca i dzisiaj zapraszam Cię na historię poniekąd mojego życia. Historię, w której opowiem Ci, jak to się stało, że w wieku 3 lat przestałam jeść mięso i nie jem go do dnia dzisiejszego. Jak kolejno życie prowadziło mnie najpierw poprzez odstawienie mięsa, potem poprzez odstawienie wszystkich produktów odzwierzęcych, poprzez fascynację surową dietą. Opowiem Ci, co stało za takimi decyzjami, jak to było być kilkuletnim dzieckiem w latach 90., na którym presję wywierali wszyscy naokoło, zmuszając do jedzenia mięsa. Jak to zrobiłam, że jako dziecko nigdy, ani jednego razu nie ugięłam się pod presją oprawczego świata dorosłych. I poprzez linię czasu mojego życia przedstawię Ci historię, jak to wszystko we mnie dojrzewało, jak to wszystko we mnie ewoluowało i jak to się stało, że dzisiaj w wieku prawie 30 lat nadal żyję swoimi wartościami, nadal stoję za nimi swoimi plecami i idę przez życie, słuchając głosu swojego instynktu. W jego tle będą pojawiać się różne zdjęcia z mojego dzieciństwa, potem jak byłam starsza, w zależności od tego, jaki etap aktualnie po prostu będę życia swojego omawiać. Na potrzeby i wiarygodność tego filmu przed jego nagraniem porozmawiałam jeszcze z moją mamą, więc nie dość, że mam swoje wspomnienia tego, jak to wyglądało, to jeszcze mam wspomnienia osoby dorosłej, która cały czas z tym była i miała na to zupełnie inny pogląd niż ja, więc dzisiaj to wszystko złączę i przedstawię Wam jedną, całą spójną historię. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego nigdy wcześniej nie nagrałam tej historii na ten kanał, ponieważ cały projekt O Zapachu Słońca no niejako zaczął się od mojej fascynacji surową dietą, od przebywania na tej surowej, głównie frutariańskiej diecie, a w przeszłości gdziekolwiek na jakichś grupach czy na moim blogu w komentarzach gdzieś odpowiadając na pytania wspominałam o tym, że nie jem mięsa od 3 roku życia, że była to moja świadoma decyzja, no to było to wyśmiewane na różnych grupach wegańskich, również śmiano się ze mnie, że dziecko w tym wieku nie ma takiej świadomości, nie ma takiego postrzegania, oglądu na życie, aby rozumieć to, czym jest mięso i kierować się etyką, a nie smakiem. Ale jednak mój przypadek pokazuje, że było inaczej i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć moją historię, która jest dość niezwykłą historią i nie znam drugiego takiego przypadku jak mojego, w którym ktoś w tak wczesnym wieku świadomie zrezygnowałby z jedzenia mięsa. Także zapraszam. Jest marzec 1994 roku, przychodzę na świat, rodzę się w zwyczajnym szpitalnym taśmowym porodzie. Mieszkam w bloku, na blokowisku i pochodzę z normalnej rodziny, gdzie nic nie wskazywałoby na to, że to dziecko wyraśnie na kogoś, kogo widzicie tutaj dzisiaj przed kamerą. W wieku 3,5 roku zostaję odizolowana do placówki tresury społecznej, która bardzo ładnie zwie się przedszkolem. Natomiast jest to oprawcza placówka, która izoluje dziecko od matki, tym samym powodując szereg szkód na jego psychice, które nie są niejako do naprawienia nigdy. Idąc do przedszkola, jem jeszcze mięso. Mam wtedy około 3-3,5 roku. Natomiast większość mojego wolnego czasu czy weekendów spędzamy na wsi, w domu rodzinnym mojej mamy. Tam jest małe gospodarstwo, czyli krowy, kury, świnie, króliki. Nie wiem, czy wszystko było w jednym czasie, nie potrafię tego posklejać swoją pamięcią, natomiast pamiętam, że to wszystko było. Wtedy też mam pierwsze przebłyski swojej pamięci, że zaczynam rozumieć, że mięso jest ze zabitych zwierząt. Nie pamiętam dokładnego momentu, kiedy to się stało, natomiast pamiętam, że pamiętałam o tym, kiedy widziałam mięso.
Widocznie mój mózg był w jakimś takim momencie rozwoju, że zaczynał łączyć te fakty, te neuroniki tam się po prostu łączyły i ja zaczynałam rozumieć, co to jest mięso i z czego ono pochodzi. Również na wsi, tam gdzie przebywaliśmy, te zwierzęta, które były, oczywiście były wyzyskiwane, były hodowane po to, żeby być wyzyskiwane. Każde jedne, czy to były kury, króliki, świnie czy krowy. I mam wspomnienia z tak zwanego świniobicia, które odbywało się na wsiach, czyli był to moment, kiedy przyjeżdżała osoba, która zabijała te zwierzęta. I wiem, że w momencie, kiedy ta osoba przyjeżdżała, ja już mięsa nie jadłam. Wtedy też wiedziałam już, jaką tragedią jest świniobicie. I wtedy bardzo, bardzo mnie już zastanawiało, dlaczego moje kuzynostwo, ponieważ ja byłam najmłodsza, nie reaguje na to, co się dzieje. Ja płakałam, kiedy było świniobicie. Ja chodziłam do chlewu żegnać się ze świniami czy z krową. Zawsze była jedna krowa, przynajmniej z tego, co pamiętam, i kilka świń. Żegnałam się z tymi zwierzętami między takie drewniane deski, wsadzałam rękę i głaskałam te zwierzęta po grzbiecie, przepraszając je za to, że zostaną zabite, że ja ich nigdy nie zjem. No, płakałam w tym chlewie, sama tam chodziłam. Przepraszałam je za to, że moja rodzina to robi, że moja rodzina je zabija, że ja nigdy tego nie zrobię. I jakby moje serce, moja istota była tak głęboko straumatyzowana. Oczywiście wtedy, jakby wiecie, ja byłam dzieckiem, nie rozumiałam tego, natomiast dzisiaj po latach widzę, że ja przeszłam ogromną traumę związaną z bólem, jaki przeżywałam na skutek zabijania tych wszystkich zwierząt. Mimo, że to nie były moje zwierzęta, nie byłam z nimi jakoś emocjonalnie związana, ale bardzo to przeżywałam. Chcę jeszcze raz podkreślić, że moje niejedzenie mięsa nie zaczęło się od świniobicia, które się odbywało, tylko odbyło się wcześniej. Samo świniobicie wspominam jako traumę przeogromną do dzisiaj. Odgłosy zabijanych zwierząt. Pamiętam, jak wujek mi wytłumaczył, że nie daje się cały dzień krowie pić, ani nie wypuszcza się jej na trawę, ani daje się jej siana, po to, żeby ona była bardzo spragniona, żeby ona wsadziła głowę do tego wiadra, żeby się napiła, po to, żeby można było strzelić jej po prostu kulkę w czoło. Ja pamiętam odgłos, kiedy te zwierzęta umierały, kiedy one piszczały, kiedy one się przewracały. Wszystko to pamiętam, ponieważ zostało to we mnie zapisane jako ogromna trauma. Moje kuzynostwo, inne dzieci ze wsi, nikt tego nie przeżywał. Ja natomiast absolutnie nie radziłam sobie z tym, co się działo. Oczywiście prosiłam mamę, żebyśmy tam nie były wtedy, no ale wiecie, dzieci ryby głosu nie mają. Moje zdanie niespecjalnie się liczyło i cierpienie, które wtedy przeżywałam. Potem było całe to gotowanie tych zwierząt, ćwiartowanie ich ciał, ich mięśni, wydobywanie ich flaków. Był to przeogromny smród, na podwórku było pełno krwi. I ja na tamten czas zamykałam się w jednym pokoju, żeby tego nie widzieć, żeby tego nie czuć. Miałam z mamą umowę, że mama nie otwiera nigdy tych drzwi. Jeżeli wychodziłam sikać, to wychodziłam sikać przez okno, okrążałam cały dom i dopiero jakby przez korytarz wchodziłam do łazienki, żeby tego nie widzieć i żeby tego nie czuć. Smród, który tam się odbywał, pamiętam do dnia dzisiejszego. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale jeszcze czasem jadłam kurczaka i nie pamiętam jakby dlaczego, nie pamiętam, czy nie wiedziałam, że to jest jakby skóry, no chyba wiedziałam, nie wiem, no miałam jakby około 3 lat, więc kompletnie nie pamiętam tego. I właśnie podczas jednej nocy, kiedy byłam u mojej rodziny, zjadłam takiego tak zwane udko z kurczaka i żygałam tym udkiem po prostu całą noc. Pamiętam, że zażygałam całe łóżko, że zażygałam całe łóżko babci. Po prostu pamiętam to do dnia dzisiejszego, a minęło prawie no 30 lat. I od tamtego momentu nigdy więcej już nawet nie zjadłam tego kurczaka. A więc kilka miesięcy po rozpoczęciu przedszkola przestałam całkowicie jeść mięso i kiedy powiedziałam, że nie będę jeść tego mięsa, że tam tego kotleta do obiadu, no to zaczęły się naciski ze strony dorosłych, że po prostu ja to mam jeść. I
wspomnienie, które mam, jeżeli miałabym powiedzieć jedną rzecz, którą najczęściej mówiono mi w dzieciństwie, było to to, że ja byłam uparta. Ja słyszałam od wszystkich, że jestem uparta. Dla mnie to była obelga. Mnie jako dziecko bolało to, że jestem tak nazywana. Oczywiście nie powinno się tak na mnie mówić, no ale wiadomo. Żyjemy w przemocowym, socjopatycznym świecie. Mnie bardzo bolało to, że jestem taka uparta. Ale to jest właśnie to, że ja jako tak małe dziecko nie dałam się nigdy złamać żadnemu dorosłemu, mimo że się bałam tych ludzi. Pamiętam do dnia dzisiejszego, jak kazano mi jeść mięso, pamiętam jak ja byłam zestresowana, pamiętam jakie ciepłe poty mnie oblewały. Byłam niespełna 4-letnim dzieckiem, nie miałam ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za radzenie sobie ze stresem, nie miałam po prostu żadnych zasobów psychicznych na to, aby sobie z tym radzić, na to, aby się nie złamać presji dorosłego, a jednak nigdy tego nie zrobiłam. Dla mnie jakby obserwowanie siebie po latach to jest po prostu tak niezwykły hart ducha. Absolutnie ja nie znałam żadnego dziecka, które miałoby odwagę robić to, co ja, które miałoby odwagę się sprzeciwiać i które nigdy nie dałoby się złamać. Wtedy też, po tej sytuacji, kiedy zmuszano mnie i wywierano na mnie presję, abym zjadła mięso, powiedziałam to mamie, a moja mama na następny dzień zrobiła taką aferę w tym przedszkolu, że nigdy więcej nikt ma mnie nie zmuszać do jedzenia mięsa, że to ona płaci za to jedzenie, niech ono się marnuje, niech dla mnie nie robią, ale jest zakaz po prostu ruszania jakby mnie. Od tamtego momentu nigdy więcej na moim talerzu nie pojawiło się mięso i pamiętam jak dzieci z mojego stolika, które były w moim stoliku, bo jedliśmy w takich grupowych stolikach, były zmuszane do jedzenia mięsa, a ja nie. I wszystkie te dzieci mówiły mi, że chciałyby tak jak ja móc nie jeść mięsa w przedszkolu. I ja pamiętam, że ja poczułam się taka wyróżniona, że ja mogę i ja nie muszę z nimi walczyć, bo ja wiedziałam, że ja bym nigdy tego absolutnie w ogóle nie zjadła. Natomiast wiedziałam, jaki stres we mnie wywoływała walka z tymi przedszkolankami i jakby z tym wszystkim, co na mnie wywierano, co na mnie wypierano. Pamiętam również, że w starszakach, czyli to był drugi albo trzeci rok przedszkola, przybywając właśnie na wsi, mój kuzyn, który już niestety nie żyje, który był kilka lat starszy ode mnie, powiedział mi, że w galaretce, no bo często jakieś słodycze czy ciasta były z galaretkami, że w galaretce jest żelatyna wieprzowa. Ja mu oczywiście no, nie uwierzyłam, ale ja jako dziecko musiałam wszystko sprawdzić, no bo nie chciałam zjeść krowy, tak to wtedy rozumiałam. Spytałam się mojej mamy, czy to jest prawda i moja mama powiedziała mi, że to jest prawda. I na drugi dzień, na podwieczorek, czy nie wiem, jakiś tam drugie śniadanie w przedszkolu, mieliśmy do jedzenia galaretkę, taką pociętą w takie kostki, pamiętam. I ja tej galaretki nie jadłam, wszystkie dzieci zjadły, mieliśmy się iść bawić i pani mnie spytała, pamiętam, ta galaretka była w ogóle zielona, dlaczego ja tego nie zjadłam. Ja powiedziałam, że nie mam ochoty, ona spytała, no ale dlaczego, zaczęła na mnie naciskać. Ja wtedy powiedziałam, ponieważ galaretka ma żelatynę wieprzową. Wyobraźcie sobie w ogóle, nie wiem, 5- czy 6-latkę, która mówi, że nie zje galaretki, bo ma żelatynę wieprzową. No i ta pani w ogóle zaczęła się ze mnie śmiać, pamiętam to do dzisiaj. Ale powiedziała, że okej, no jakby już wiedzieli wszyscy, że jest jakby zakaz zmuszania mnie. No ja tą galaretkę zostawiłam. Wszystko, o czym tu mówimy, działo się w drugiej połowie lat 90. Jak się domyślacie, a być może pamiętacie, wtedy nie było czegoś jak wegetarianie, nikt tego za bardzo nie znał, a już tym bardziej na wsi, gdzie często spędzałam czas. W związku z tym ze mnie bardzo często się śmiano i pamiętam jak na przykład mój kuzyn, wiedząc, że dla mnie bardzo ważne jest to, co ja jem i żeby tam nie było jakby mięsa, skłamał mnie, że ciasto murzynek jest zrobione ze zmielonych murzynków, czyli z ludzi. Dla mnie to była trauma taka, że ja pamiętam półtora dnia w ogóle płakałam, nie mogłam sobie z tym poradzić, no bo ja mu wierzyłam, bo on był starszy, wiecie. I mama mi powiedziała, że to jest nieprawda, że on nie kłamie, no ale ja jakby nie wierzyłam. I też od tamtego czasu bardzo sprawdzałam to, co jem,
Czyli ja nie byłam takim dzieckiem, które mogło się wyciągnąć kiełbasę z bigosu, ja to zjadłam. W ogóle to nie wchodziło absolutnie w grę. Ja pytałam mojej mamy, ja sprawdzałam, czy zupa jest gotowana na mięsie, czy na kościach, czy na warzywach, jako kilkuletnie dziecko. I na szczęście moja mama nigdy mnie do niczego nie zmuszała, nie próbowała mi żadnego jedzenia wcisnąć, była zawsze transparentna ze mną, mimo że wtedy sama jadła mięso, dzisiaj już nie je. Ale zawsze było to udowadnianie, zwłaszcza jak byliśmy właśnie gdzieś u rodziny, no to zawsze było to pokazywanie, popatrz, tutaj mamy wywar, tutaj mamy warzywa, nie ma tu żadnych kości, mieszanie z zupą, żebym ja w to po prostu wszystko mogła uwierzyć. No byłam takim ewenementem, zwłaszcza właśnie na wsi. Pamiętam również mojego wujka, który mówił mi, że zobaczysz, jak poznasz chłopa, że chłop musi jeść mięso. I ja jako to kilkuletnie dziecko mówiłam, że ja nigdy nie będę mieć, chyba mówiłam wtedy męża, bo myślałam, że będę mieć męża, jeszcze wiecie, nie ogarniałam, że nie chcę ślubu, ale mówiłam, czy tam mąż, czy ja nigdy nie będę mieć chłopaka, który będzie jadł mięso. I co? 30 lat później stoję tutaj, nie mając jakby w mojej kartotece żadnego chłopaka, który jadłby mięso. I na końcu też do tego dojdziemy, o byciu właśnie wiernym swoim ideałom. W około 6-7 roku życia całkowicie przestałam jeść o produkty odzwierzęce, ale w takiej formie widocznej, gdzie tam były. Czyli na przykład nie jadłam już jajek gotowanych, sadzonych, jajecznicy, nie piłam mleka, jakichś maślanek. I to pamiętam gdzieś było w wieku 6-7 lat, jak już szłam do szkoły, to już jakby tego nie było, brzydziło mnie. Pamiętam, jak moja ciocia, która już też nie żyje, wydoiła krowę i przyszła z tym mlekiem i spytała mnie, czy chce. I ja poczułam, że jakbym napiła się tego mleka, to tak jakbym zjadła tą krowę, tak to wtedy czułam. I wtedy pomyślałam sobie o tych jajkach, że jakbym zjadła te jajka, to też jakbym zjadła tą kurę, że tak jakby to jest część zwierzęcia. I pamiętam, położyłam się na brzuchu w pokoju tam i myślałam sobie, że chyba przesadzam, że jakby samo mi się włączyło takie dziecięce myślenie, że po prostu robię źle. Ale nigdy już tego nie jadłam, w takiej właśnie formie odizolowanej. Czy na przykład jak było ciasto, to jadłam, no bo tam nie widziałam ani jajka, ani mleka, ale w czystej formie mnie to brzydziło. Potem, kiedy byłam trochę starsza, myślę, miałam może z 12-13 lat, miałam taki okres, że piłam kakao, takie, wiecie, słodkie dla dzieci i to zalewałam mlekiem i przez te dwa, może 3 lata, nie wiem, nie, gdzieś dwa, w ogóle mnie to mleko przestało brzydzić, no i potem znowu ono mnie jakby zaczęło brzydzić. Co jest też ważne, mówimy cały czas o właśnie latach 90., początek lat 2000, ja mam dopiero kilka lat, nie mam internetu, ledwo co w ogóle umiem czytać, wtedy nie ma dostępu do wiedzy takiej jak dzisiaj. Ja nie miałam wtedy zielonego pojęcia, że jakiekolwiek pozyskiwanie produktów, jakichkolwiek produktów odzwierzęcych wiąże się z cierpieniem, z wyzyskiem, z hodowlą tych zwierząt, za całą tragedią, która po prostu za tym stoi. Natomiast codziennie od dzieciństwa jadłam, znaczy nie codziennie, ale pewnie często, jadłam chleb z serkiem topionym i serek topiony to była jedyna i masło, ale w mniejszej ilości. Serek topiony to był jedyny produkt odzwierzęcy, który faktycznie jakby jadłam. Poza masłem i serkiem topionym można powiedzieć, że byłam na diecie wegańskiej mniej więcej od 6-7 roku życia. Oczywiście jakby wiecie, mniej więcej, bo często w gościach, na przykład jak przyjeżdżałam do mojej cioci, a wiecie, wtedy nie wiadomo było co zamiast mięsa, no to ciocia mi robiła jakiś tam ser w panierce. Więc takie nabiałowe rzeczy czy coś, no to czasami gdzieś się zjadło, ale ogólnie brzydziło mnie to od samego dzieciństwa. Bardzo wyraźnie również pamiętam to, że w Bielsku Białej był i do dnia dzisiejszego jest taki sklepik mały ze zdrową żywnością w centrum miasta i od najmłodszych lat ja tam z moją mamą jeździłam i kupowałyśmy paprykarze, których wtedy w ogóle nie... Kiedyś, wiecie, 20 lat temu to w sklepach nie było tego wszystkiego, co jest dzisiaj, więc był taki jeden sklepik w Bielsku i myśmy tam z mamą jeździły na duże zakupy i właśnie mama kupowała mi paprykarze wegańskie, takie z kaszy jaglanej, z papryki. Mi to tak po prostu smakowało. Czasami jakieś parówki sojowe, takie jeszcze w puszce wtedy były. No i przede wszystkim tam kupowałyśmy mleka. Wtedy to były takie mleka z niemieckiej firmy, w ogóle nie było polskich firm, które by robiły, one pamiętam miały niemieckie takie etykiety. I to były mleka właśnie owsiane albo mleka sojowe.
albo mleka ryżowe i ja miałam pełno tych mlek, po prostu w domu one były w kartonach stały. No i cokolwiek mama, na przykład jak już byłam starsza, miałam te, nie wiem, 10 lat, no to jak były robione w domu naleśniki czy coś, no to już były robione bez jajka i z tym mlekiem, no bo ja o to mamę po prostu prosiłam. W szkole wszyscy wiedzieli, znaczy w klasie, że ja nie jem mięsa, no że nie jem też praktycznie produktów odzwierzęcych. Byłam za takim, więc byłam takim trochę dziwakiem, bo oprócz tego, że nie jadłam mięsa, nie jadłam tych produktów odzwierzęcych, to też nie chodziłam na religię, no i zawsze byłam jakimś takim trochę odklejonym dzieckiem na tle mojej klasy czy mojej szkoły. I bardzo wyraźnie pamiętam moment, kiedy pojechaliśmy na zieloną szkołę. Dla tych, którzy nie wiedzą, to były takie wyjazdy w czwartej klasie, od czwartej klasy podstawówki, czyli wtedy się miało 10-11 lat. I wyjechaliśmy na zieloną szkołę nad morze. I ja tam miałam pamiętnik, bo od najmłodszych lat pisałam pamiętniki i pamiętam, jak tam podawali na stołówce mięso, no i tam nie było zgłoszone, że ja nie jem mięsa, bo wtedy się nie zgłaszało takich rzeczy, wtedy nie było takich w ogóle rzeczy. No więc ja tam bardzo głodowałam, albo sobie kupowałam w sklepie jakieś jedzenie, jadłam dużo kanapek, które sobie tam gdzieś sama w pokoju robiłam, no bo oczywiście nikt mi tego nie zrobił. No a do obiadu, wiecie, było mięso i wyciągnięcie kiełbaski czy boczku nie wchodziło w grę, bo jak to w ogóle leżało koło mięsa, no to już tego nie zjadłam. I mam do dzisiaj pamiętnik. Jeżeli go znajdę, to pojawi Wam się tutaj screen, w którym opisuję właśnie, że ja nie wierzę w to, jak oni wszyscy mogą mieć te zwierzęta, ci moi koledzy i, wiecie, koleżanki z klasy, no bo normalnie to się nie widzi jakby swoich koleżanek i kolegów z klasy, jak jedzą obiad. No ja na stołówce szkolnej też nie jadłam obiadów, no bo tam też było mięso, więc jak naraz zobaczyłam tych wszystkich mi bliskich ludzi, którzy jedzą tyle mięsa, byłam po prostu przerażona tym wszystkim. Nie rozumiałam, jak oni w ogóle mogą to robić. I na tej samej zielonej szkole było wyjście do zoo. No i oczywiście, jak ja to usłyszałam, no to mówię, że w zoo zwierzęta są zamykane, zwierzęta są męczone i że ja nie będę za to płacić. I jakby no, na początku w ogóle starałam się przetłumaczyć nauczycielom i jakby tym osobom, które stały wokół i słyszały, że nie powinno się takich rzeczy robić. Wiecie, wtedy nie było internetu, nikt o tym jakby nie wiedział, nie czytał. Ja nie wiem, po prostu ja takie miałam głębokie czucie, że ja to skądś wiedziałam. No ale oczywiście kto by się przejmował zwierzętami wyjętymi z natury i przetrzymywanymi w klatkach, skoro ci wszyscy ludzie jedzą poświartowane zwierzęta, więc no nie wiem, czego ja oczekiwałam, ale próbowałam przynajmniej. No i wtedy się okazało, że ja oczywiście powiedziałam stanowczo, że ja nie pójdę. Powiedziano mi, że nie ma tyle nauczycieli, żeby ktoś ze mną został. Ja powiedziałam, że mnie to nie interesuje, że ja nie zgadzam się, żeby po prostu nie zapłacę za to, żeby utrzymywać to cierpienie tych zwierząt. No i wtedy moja wychowawczyni, która notabene jest korektorką mojej książki Pozostań dziki, dziecko ziemi, musiała ze mną zostać, jakiś tam inny nauczyciel został pociągnięty z jakiejś innej grupy, nie pamiętam, bo ja nie chciałam iść do zoo. I przez po prostu 2 godziny sobie chodziłam z tą panią gdzieś tam nad morzem i oglądałyśmy, wiecie, jakieś kamyczki, jakieś te stragany. I myślę sobie, wow, w ogóle byłam taka dzielna, ja tak bardzo przeciwstawiałam się światu dorosłych, ja tak bardzo podążałam za sercem, za instynktem. O instynkcie, to wszystko, co mówimy, to w ogóle jest właśnie bardzo mocno instynkcie, który we mnie był bardzo wyraźny od dziecka i którego hart mojego ducha nie pozwolił po prostu zgnieść. Kiedy byłam odrobinę starsza, bo w wieku 12-13 lat, no zdałam sobie sprawę, że w ogóle buty są ze skóry, którą zdziera się ze zwierząt. I od tamtego momentu już również nigdy nie chodziłam w butach skórzanych. Było bardzo dużo momentów, w których po prostu byłam zakochana w butach, w których przymierzyłam na przykład jakieś buty i były super śliczne. No i z mamą przy kasie się pytałyśmy, czy to jest skóra, czy wiecie, czy ekoskóra. Czyli nie zwierzęca, no i zawsze te kasierki na przykład z dumą mówiły, nie, nie, to prawdziwa skóra, no i ja, wiecie, przy kasie smutna mina i po prostu nosiłam te buty, nie, jakby te wartości we mnie były tak silne, wiedziałam, że nie mogę za to płacić, że nie mogę tego zasilać, że ja nie mogę się ubrać po prostu w skórę, którą zdarto ze zwierzęcia, które ma oczy, które ma dzieci, które kocha, które żyje po prostu, nie, więc nigdy moje zachcianki nie były silniejsze niż moja prawda wyryta głęboko w sercu.
Jeżeli chodzi już o starszą szkołę, czyli o gimnazjum, czyli ten wiek, kiedy miałam, nie wiem, te 13 lat, nikt w szkole mi nie dokuczał. Ja też zawsze miałam bardzo taki silny i mocny charakter, więc raczej nikt nie dokuczałby mi, bo ludzie czuli po prostu respekt do mojej osoby. Raczej z tego żartowano w taki sposób, który był faktycznie żartobliwy, z którego ja też się śmiałam. Na przykład przez 3 lata zawsze jak byłam w sklepiku i mój kolega z klasy wchodził do tego sklepiku, to mówił, ja coś tam poproszę, no a dlewki pączka z mięsem. To był po prostu już, wszyscy wiedzieli, że jak my jesteśmy razem, no to zaraz padnie ten pączek z mięsem. Ale mnie dokuczano, była ta cała akcja, pij mleko, będziesz wielki, te wszystkie czekoladowe mleka, codziennie po prostu chyba 300 ml mleka w siebie te dzieciaki wlewały, chodziło charkane, kurwa śmierdzące, pierdzieli po tym. Dla mnie to było obrzydliwe. Pamiętam, jak kiedyś mojej jednej koleżanki nie było w szkole i napisała mi, żebym wzięła jej mleko czy coś, że mogę sobie wypić za nią. I ja pamiętam, zrobiłam łyk tego mleka, jak mnie naciągnęło po prostu, fuj! A to było, wiecie, słodkie czekoladowe mleko, natomiast ta świadomość tego, co to jest, skąd to jest i jakie cierpienie w ogóle za tym stoi, no to kiedy robiłam się starsza, moja dieta zaczęła się bardzo zmieniać. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, o co chodzi, ale ja bardzo polubiłam takie proste jedzenie. I na przykład jak chodziłam rok do liceum, rok, bo oblałam klasę, już wtedy zaczynałam melanżować i pojawiły się używki w moim życiu, to na przykład często jako jedzenie do szkoły zabierałam worek taki pomidorów, na przykład kilo pomidorów i kanapkę do tego, albo dwie kanapki. I wiecie, jadłam po prostu przez całą przerwę te pomidory, potem sikałam i też zawsze patrzono na mnie jak na dziwoląga. Latem bardzo często na przykład jadłam same brzoskwinie całymi dniami, a na kolację jakiś tam obiad, wiecie, wegański. Bardzo ta dieta zaczęła się robić taka prosta. Oczywiście zawsze miałam te ciągoty do glutenu. Po prostu gluten to jest moje jedzenie dzieciństwa, no bo kiedyś nie było, wiecie, takiej wyobraźni, co można jeść, więc jadłam bardzo dużo chleba, naleśników, klusek, sama taka kluska potem się stałam, więc no ja po prostu zawsze miałam tę słabość do glutenu, do makaroników, do tego wszystkiego, ale w ogóle moje jedzenie było bardzo proste, nigdy nie piłam energetyków, takich rzeczy, co moi znajomi. Nawet kiedy zaczynaliśmy już bardzo mocno melanżować, kiedy w moim życiu pojawiły się używki, to wtedy nadal właśnie ja bardzo prosto jadłam. Pamiętam, że dużo osób zwracało uwagę na to, że ja jem zupełnie inaczej. I ja po prostu jadłam to, co lubiłam. Ja nigdy nie byłam zaburzona na tle jedzenia. Po prostu, wiecie, no jadłam sobie tam wegańsko, czy jakiś biały serek na melanżu czasami do kanapki zjadłam. Ale to były jakieś takie szczególiki. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli kiedy już byłam nastolatką, miałam około 15-16 lat, pojawiły się właśnie w moim życiu imprezy, używki, wagarowanie, oblanie klasy i nigdy, co jest ważne, ja nigdy nie zjadłam mięsa, w ogóle nigdy mnie to nie interesowało. Mnie to po prostu brzydziło. W tym samym okresie, kiedy już właśnie zaczęłam sobie folgować, kiedy stawałam się dzika, wtedy przeczytałam w ogóle książkę Osho, Księga Dzieci, która mówiła o potędze dzieci, o potędze nastolatków, o tym, kim jest człowiek, o wolności, którą wtedy zupełnie inaczej rozumiałam niż dzisiaj, no ale budziło się to we mnie, to kim jestem dzisiaj, ciągle dojrzewało i zresztą ciągle dojrzewa, bo to nie jest jakby etap zakończony, absolutnie. Jakby człowiek całe życie dojrzewa, jakby rozkwita, jak taki piękny po prostu kwiat i ja też byłam. Ten pączek zaczął się otwierać wtedy, więc ja wiedziałam, że jak ja na przykład ja chcę jeść, no to ja będę jeść. Ja nie będę czekać do przerwy, bo ja wiedziałam, że jak ja mam zjeść kilo pomidorów, to dla mnie 10-minutowa przerwa to jest za mało, więc ja zaczynałam wyjmować swoje jedzenie i jeść na lekcjach. No i oczywiście to budziło szereg problemów. No i kiedy miałam te 16-17 lat, no to już na przykład bardzo często nauczyciele wiedzieli, że nie mają na mnie wpływu, że nie mają na mnie kontroli. Byłam odsyłana do dyrektora na przykład. I ja przychodząc do dyrektora, on mnie widział i wiecie, na tle dzieciaków po prostu w dresie, dzieciaków, które były niereformowalne, bo się biły, tłukły, po prostu przychodziłam ja w rudych włosach do pasa, w kapeluszu z kwiatami we włosach i ten dyrektor patrzył na mnie i mówi, no i co ja mam zrobić? I mówię, ty jesteś inna niż te wszystkie dzieciaki, ty i tak będziesz to robić i ja nie wiem, co mam ci po prostu powiedzieć.
I tak właśnie było. Ja nie podlegałam absolutnie żadnej kontroli. Odkąd skończyłam 15-16 lat, absolutnie już nikt nie miał na mnie wpływu. Ja nauczycielom mówiłam, jestem tu tylko dlatego, że nie chcę, żeby moi rodzice mieli problemy, jeżeli rzucę w szkołę, dlatego wolałam bagarować, załatwiać level 4 i różne takie rzeczy. I jakby zarówno jak i moja rodzina, jak i ci nauczyciele w szkole, wszyscy wiedzieli, że jakby na mnie się nie da po prostu wpłynąć, że ja jestem niereformowalna w tym, kim jestem. Oni wiedzieli, że ja nigdy, jak zaczynam jeść, to że ja nigdy tego jedzenia po prostu nie schowam, bo ja mam potrzebę jeść w tym momencie. Ja nie wyobrażałam sobie, dlaczego skoro ja teraz czuję głód, to ja mam tego nie jeść. Dla mnie to było chore i dzisiaj widzę, jak bardzo ja byłam w sercu, ja byłam w instynkcie. Jak ktokolwiek może mówić, kiedy ja mam jeść, kiedy ja mam mieć przerwę, co to w ogóle jest? Ja jestem wolnym człowiekiem. Pamiętam, że kiedyś, kiedy do naszej szkoły, miałam wtedy 17 lat, przyszła taka para, ta kobieta była chyba w 8 albo 9 miesiącu ciąży, miała już ogromny brzuch i oni opowiadali, takie zajęcia prowadzili o tym, aby nie uprawiać seksu przedmałżeńskiego, że to jest szkodliwe, jakby wplatali to w ogóle, wiecie, religię. I ja potrafiłam wstać i powiedzieć, że wychodzę, bo nie będę dłużej słuchać tego pierdolenia i wyjść po prostu z klasy. I to było normalne, jakby w mojej szkole wiedziano, że jak ja coś mówię, to ja to mówię i to nie podlega po prostu dyskusji. Kiedy był dzwonek, to był dzwonek. Ja wychodziłam z klasy i mnie nie obchodziło to, że nauczycielka mi mówi, że ona jeszcze nie powiedziała, że ja mam, że skończyliśmy lekcję. Ja po prostu wychodziłam. I mówię Wam to po to, żeby zarysować Wam całokształt tego, jak bardzo silne we mnie były wartości od najmłodszych lat. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie dać się złamać żadnym instytucjom, żadnemu oprawczemu systemowi i żadnemu otoczeniu, które chce kontrolować, które chce łamać. No i dobrze, mam te 17 lat. Nie znam nikogo oprócz mnie, kto nie jadłby mięsa i kogo brzydziłyby produkty od zwierzęce. Spotykam swoją pierwszą miłość, mężczyznę starszego ode mnie o kilka lat, dojrzałego, pracującego, który to nie je mięsa. I tak właśnie poznałam pierwszą osobę, która, tak jak i ja, nie jadła mięsa. Mijają kolejne lata i w tym momencie mam już 20 lat. Mam już także konto na Facebooku i pewnego ranka wyświetla mi się filmik na tym Facebooku udostępniony przez stronę, nie wiem, co tak się nazywało, ale Okrucieństwo Narodów Świata, w którym to jest bardzo krótko, bardzo zwięźle wytłumaczone, że jedzenie produktów odzwierzęcych łączy się z wyzyskiem, cierpieniem zwierząt, o tym, że krowy są sztucznie zapładniane, że odbiera się im cielęta, że to wszystko dzieje się mechanicznie, że cierpienie krowy, która jest krową mleczną, jest większe od cierpienia krowy, która jest krową ubojną. O całym dramacie odbierania dzieci, o całym dramacie życia w ucisku, w uciśnieniu, w niewoli, o kurach, o absolutnie każdym aspekcie. Ja wtedy siedzę i mi po prostu, w cudzysłowie, kredki wysypują się z rąk. Zaczyna być dla mnie jasne to, co czułam od najmłodszych lat, że to wszystko nie jest dla mnie po prostu dobre. W tamtym momencie do domu przychodzi mój chłopak, z którym wtedy mieszkałam, który codziennie rano kupował właśnie jakieś bułki, masło, coś do jedzenia na śniadanie i ja mu mówię, że ja tego już nie zjem, że to jest po prostu koniec. I tego dnia już wzięłam wegańskie śniadanie do pracy. Krótko po tym rozstaniu się rozstaliśmy. Ja wszystko, co wtedy się działo, przeżyłam do tego stopnia, ponieważ byłam bardzo nieszczęśliwa. Byłam, jak każdy z nas, byłam po głęboko patologicznym dzieciństwie, w którym byłam izolowana, w którym byłam tresowana, w którym po prostu całe moje człowieczeństwo zostało ze mnie wyparte, czyli dosłownie to wszystko, co przeżywa każde dziecko, więc ja ze stylem przywiązania lękowym kompletnie nie potrafiłam sobie poradzić z tym rozstaniem, byłam bliska popełnienia samobójstwa, o czym opowiadam w filmie, jak przebiegłam 55-kilometrowy ultramaraton bez przygotowania. Wtedy też 3 lub 4 dni melanżowaliśmy w moim domu ze znajomymi. I po tym melanżu 27 grudnia 2014 roku
po trzydniowym, na trzydniowym kacu idziemy ze znajomymi do restauracji. Tam kupuję sobie pizzę margaritę z serem. Przy ostatnim gryzie ten ser po prostu stanął mi w gardle, jakby doszło do mnie, co ja robię, co ja jem. I był to ostatni produkt odzwierzęcy, który zjadłam w moim życiu. Przejście na weganizm, gdzie o ile o wegetarianizmie już ktoś słyszał w 2014 roku, no tak o weganizmie to już był w ogóle, jesteś kompletnie odklejona. No i ja kompletnie nie wiedziałam, co ja mam w ogóle jeść. Ja byłam bardzo silnie uzależniona od słodyczy, od batonów, jadłam mnóstwo czekolady, piłam wtedy kawę z mlekiem, to był ten okres, kiedy znowu mi mleko jakby wróciło i takie krowie piłam, bo w pracy było krowie. Ja w ogóle, wszystkie moje uzależnienia nagle musiały ode mnie odpaść, no bo wszystko to było niewegańskie. Ja przez pierwszy miesiąc weganizmu schudłam 6 kilo, ponieważ no nie mogłam jeść żadnych słodyczy, praktycznie nic przetworzonego, większość chipsów ma w sobie mleko w proszku. Ja czułam się tak sama, tak nierozumiana. Pamiętam, kupiłam sobie blender, blendowałam sobie jakieś mleka roślinne z kiwi, z pietruszką zieloną, w ogóle nie wiem, co ja robiłam, ale ja w ogóle próbowałam coś jeść, zaczęłam znajdować jakieś przepisy na internecie, jakieś kotlety jaglane, pasztety jakieś z kaszy gryczanej robiłam. Nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, aby kupić tego batona. Wtedy jeszcze nie było takich wegańskich słodyczy. Wtedy też nie wiedziałam, że są słodycze, które na przykład nie mają w sobie mleka. Nie, że są stricte wegańskie, ale po prostu są przypadkiem wegańskie, bo takich też jest sporo. Wtedy tego nie wiedziałam. I nigdy nawet nie pomyślałam o tym, żeby kupić tego batona, żeby zjeść te chipsy. Nigdy nie przeszło mi to nawet przez głowę. Jak już wiedziałam, co to jest i z czego to jest, to naraz wszystkie moje uzależnienia opadły, bo okazało się, że wartości, które mam wyryte w sercu, są silniejsze niż moje uzależnienia. I to było niesamowite. Pamiętam, że to do mnie dotarło bardzo szybko, że ja tak nie chciałam mieć tych słodyczy, tak się źle po tym czułam, wiedziałam, że to jest niezdrowe, nie wiem, że mi się zęby psują, no taką miałam wtedy wiedzę na ten temat. I naraz okazało się, że jest weganizm i wszystko odpada. I już nie ma przestrzeni na zjedzenie tego kiedykolwiek. Warto też wspomnieć, że byłam i w sumie nadal jestem osobą, która kompletnie nie umie gotować, kompletnie. Mojej mamy pasją jest jakby kuchnia, moja mama zawsze gotowała. Potem mieszkałam z pierwszym chłopakiem, który również był kucharzem i też gotował. Ja nie umiałam zrobić nic, ja nie umiałam nawet zupy zrobić, tak? Więc dla mnie to wszystko było wyzwaniem, więc ja znowu jadłam bardzo, bardzo prosto, no bo ja nie chciałam gotować, bo ja nie umiałam gotować, tak jest do dnia dzisiejszego. No i rok później pojawiła się w moim życiu surowa dieta, był 2015 rok, tak? Czyli już w ogóle odjebało ci totalnie. I tak zaczęła się moja przygoda z surową dietą, tak zaczęła się moja przygoda z o zapachu słońca, tak zaczęła się moja przygoda z otworzeniem mojej firmy Rapstacji, którą już sprzedałam jakiś czas temu, która zajmowała się produkcją świeżo wyciskanych soków, z dystrybucją na cały kraj. I tak oto wszystkie wartości mojego serca przekuwałam w pasję do robienia tego, co kocham, do tego, co chcę robić, jak chcę się wyrażać. Nigdy nie dałam się złamać, nigdy nie dałam sobie wmówić, że braknie mi białka, że umrę na niedobory. To jest również ciekawe, zapomniałam o tym powiedzieć na samym początku. Pamiętam sytuację z mojego dzieciństwa, kiedy cała rodzina na mnie wywierała presję, że muszę jeść mięso, bo właśnie nie będę mieć tego białka, bo będę chora, bo będę mi się łamać kości. Ja oczywiście byłam małym dzieckiem, więc ja w to wszystko wierzyłam. Nie rozumiałam tego, dlaczego, żeby być zdrowym, po prostu trzeba jeść te zwierzęta. Straszne miałam takie jakby, wiecie, zderzenie. Biłam się sama ze swoimi myślami po prostu, dlaczego tak jest, że to jest nie fair, że to jest nieuczciwe. I pamiętam, że kiedy miałam kilka lat, moja mama wyszła do warzywniaka na osiedlu i ja nie chciałam iść, więc powiedziała, że mogę zostać sama w domu. I ja wtedy, będąc sama w domu, tak bardzo przejmując się tym, że ja będę po prostu chora, że będę cierpieć, poszłam do lodówki, wyjęłam, był worek z szynką krojoną w plastry i ja urwałam ten kawałek tej szynki, siadłam sobie na podłodze przy kanapie pod szafą i wzięłam tą szynkę, włożyłam do buzi. Ja się chciałam przekonać, czy ja bym mogła to jeść, nie? Czy może, no, że jak jestem taka chora, że jak będę kiedyś taka chora, no to może bym po prostu ja to mięso zaczęła jeść. I włożyłam to do buzi i po prostu mnie tak naciągnęło, wyplułam to, wsadziłam to do kosza.
I pamiętam, że potem moja mama znalazła tę szynkę w koszu i pytała się, co to jest. I pamiętam, że ja nie wiem czemu wstydziłam się jej powiedzieć, że ja próbowałam zjeść to mięso, że po prostu ja się boję, że będę chora. Pamiętam, że kuzyn mi opowiadał, że jak nie będę jeść mięsa, to będę mieć powykrzywiane w ogóle, wiecie, ręce, że będę takim warzywem, bardzo niepełnosprawna. Mnie to tak stresowało, no ale jak widać nie dałam się złamać i jak widać nie oglądacie dzisiaj 30-letniej mnie powykręcanej, chorej psychicznie, ani chorej fizycznie. Nie wiem, jak to się stało, chyba jakimś jestem ewenementem, że nie umarłam jeszcze na brak białka, witamin i B12. I po co ja nagrywam ten film? No właśnie nie po to, żeby Wam udowodnić, że nie jem mięsa od trzeciego roku życia, jadłam je od, nie wiem, pierwszego roku, więc przez 2 lata swojego życia w ogóle jadłam mięso i nie naładowało mnie to na całe życie. Nie nagrywam tego filmu po to, aby Wam to udowodnić. Zresztą teraz jest już tyle dzieci wegańskich, że no chyba nikt nie ma jeszcze wątpliwości, że dzieci, które nie jedzą mięsa, będą chore, powykręcane i ułomne. Ja nie uważam się za osobę ułomną, uważam się za głęboko osobę czującą. Kiedyś bym Wam udowadniała, tak? Tak jak kiedyś udowadniałam, o, że surowe jest najlepsze, bo ma enzymy, bo ma witaminy, bo coś tam. Albo gotowanie to wytwarza takie związki, których nie ma naturalnie w naturze. I to jest gówno warte. W sensie na pewno są osoby, do których jakby to przemawia. Natomiast ja jestem na takim etapie życia, że nie będę Wam mówić, że surowe jest wspaniałe, bo ma enzymy, że weganizm jest normalny i etyczny, no bo jedzenie poćwiartowanego zwierzęcia nie jest normalne, nie jest ludzkie, nie jest humanitarne. Jakby mam to gdzieś. Ja dzisiaj się dzielę jakby tym światłem, którym jestem. Dzisiaj się dzielę tym światłem, którym ja emanuję. Ja wiem, kim jestem, wiem, co ja niosę w ten świat. Wiem, że wielu z Was to po prostu widzi. Wiem, ile z Was przechodzi na dietę roślinną, na weganizm. Chociaż to są tylko wszystko, wiecie, formułki, weganizm, nieweganizm, tak? Po prostu przestaję brać udział w cierpieniu. Można żyć pięknym, wspaniałym, głębokim życiem, cieszyć się tym życiem bez odbierania tego życia innym, bez stosowania przemocy, wyzysku, odbierania dzieci, gwałcenia, bo z tym wszystkim wiąże się jedzenie produktów od zwierzęcych, nawet odbieranie jajek kurom, które są zestresowane, kiedy się to robi, więc wprowadza się w czyjeś życie stres, cierpienie i to wszystko na wyższym poziomie i jest w nas. To, co robisz komuś, to wraca do Ciebie. Również nie używając rzeczy ze skóry, również nie używając kosmetyków nietestowanych na zwierzętach, bo o tym zapomniałam tu powiedzieć, ale dla mnie weganizm jest totalnie o niewyzysku właśnie, więc niepowodowaniu cierpienia, więc również nie stosuję żadnych kosmetyków niewegańskich, nietestowanych na zwierzętach, testowanych na zwierzętach. Nie obwieszam się piórami, nie obwieszam się muszelkami, nie obwieszam się skórami, wszystkimi tymi głęboko nieetycznymi rzeczami, które wiążą się z wyzyskiem, z cierpieniem, a ostatecznie śmiercią zwierząt. Moja historia nie jest zmyślona, moja historia nie jest fikcją, moja historia zdarzyła się naprawdę. Nie wiem, skąd we mnie taki hart ducha, nie wiem, skąd we mnie taka upartość, nie wiem, skąd we mnie tak mocne czucie swojego instynktu. Nie wiem, skąd we mnie tak silne podążanie ze swoją intuicją, ale film ten nakręciłam, aby pokazać Wam, że jeżeli ja jako 4-letnie dziecko, 4-5-letnie dziecko byłam w stanie to zrobić, byłam w stanie się przeciwstawić oprawczemu systemowi, nie mając psychicznych narzędzi do tego jako dziecko, to Ty jako dorosły również możesz postąpić zgodnie ze swoimi wartościami, możesz przeżyć życie zgodnie ze swoimi wartościami, jakiekolwiek by one nie były. Jestem również świadectwem człowieka, który całe życie podąża za głosem swojego czującego serca. Tak jak powiedziałam wujkowi, że nie będę mieć chłopaka, które mięso, tak nigdy go nie miałam i nigdy go nie będę mieć. Być może pokocham kiedyś takiego mężczyznę, w co szczerze wątpię, ale mimo to miłość to nie wszystko, co mówiłam już w innym filmie. Miłość to jest za mało, żeby iść przez życie razem. Miłość to jest za mało, żeby założyć rodzinę. Nigdy nie pozwoliłabym, aby ojcem mojego dziecka została osoba, która w moim mniemaniu ma uszkodzoną psychikę i uszkodzone obszary w mózgu odpowiedzialne za czucie. Dla mnie osoba, która jest nieempatyczna, nie nadaje się na ojca moich dzieci.
Uważam, że obecny świat wygląda tak, jak wygląda, ponieważ ogromną krzywdę robi się nam jako ludziom w dzieciństwie, a co już jest wiadome, ten, kto był krzywdzony, może krzywdzić, ponieważ w dzieciństwie kształtuje się wszystko, kim my jesteśmy, nasza psychika, nasz mózg i jeżeli zdeformuje się nasze człowieczeństwo, nasze naturalne, rdzenne czucie poprzez przemoc, jaką jest izolowanie, tresowanie, poprzez ból, jaki powoduje dla dziecka zdrada rodzica, odizolowanie od rodzica, poprzez wyplewianie z nas, naszego człowieczeństwa, to ból, który pojawia się w człowieku, złość, nienawiść, agresja, żal, gniew, deformuje ludzką psychikę, wobec czego ludzie są w stanie posuwać się do tak głęboko wynaturzonych rzeczy, jakimi jest zabijanie, zjadanie, wyzyskiwanie zwierząt, które są czującymi istotami. Brak połączenia, brak czucia zwierząt jako czujących istot dla mnie jest absolutnym zniekształceniem, zdezelowaniem ludzkiej psychiki. Nie chcę, aby ktokolwiek z Was, jedzących zwierzęta bądź produkty od zwierzęce, poczuł się urażony, ponieważ ja nie kategoryzuję ludzi na lepszych bądź gorszych. Ja po prostu wiem, że jesteśmy w różny sposób pokrzywdzeni i różnie to na nas po prostu. Nie umoralniam ludzi, nie patrzę im w talerze, zajmuję się sobą i Was zachęcam do tego samego, abyście to Wy byli przykładem tego światła i ognia życia, które jesteście i które w Was pulsuje. Wiecie, o czym jest ten film tak naprawdę? Ten film jest o instynkcie. Ten film jest o głębokim podążaniu za swoim instynktem. Dla mnie kiedyś to był cichutki głos, który gdzieś z tyłu głowy słyszałam. Dzisiaj to jest świat, który do mnie mówi. Dzisiaj to jest głos, który jest muzyką mojego serca. Ale zaczynało się od cichutkiego szeptu, za którym ja musiałam podążać. Moc do tego, aby podążać za tym, co gra nam w sercu. Moc do tego, aby uwalniać swoje życie od przemocy, od wyzysku, od wszystkich historii systemowych i społecznych, które ludzie Wam będą opowiadać. O tym, że to naturalne, że macie przecież tak wspaniałe zęby i pazury do zabijania, jelita, o tym, że kiedyś ludzie zabijali zwierzęta, o tym, że umrzesz na niedobór białka i w ogóle dostaniesz Alzheimera. Mnie to ruszało do czasu, kiedy miałam 7 lat, naprawdę. Potem coś we mnie prowadziło i ja wiedziałam, że mi nic nie będzie. Ja wiedziałam, że się nie pochoruję od tego, że ja nie zabijam i nie jem zabitych zwierząt. Słuchaj swojego głosu serca i to nie tyczy się tylko jedzenia zwierząt, to się tyczy wszystkiego. Ta muzyka w naszym sercu gra i ja nie wiem, dlaczego ja jako dziecko już miałam siłę za nią podążać, ale wiem, że niezależnie od tego, ile mamy lat, możemy zacząć ją słyszeć i możemy za nią zacząć podążać. Możesz spędzić swoje życie w obliczu swoich wartości. Możesz spędzić swoje życie nie zdradzając siebie, nie występując przeciwko sobie, nie występując przeciw muzyce swojego serca, nie występując przeciw swojemu naturalnemu ludzkiemu kompasowi. W każdym z nas drzemie jeszcze instynkt. Dopóki żyjesz, posiadasz instynkt, za którym możesz zacząć podążać. Może będziesz doświadczać ośmieszenia, może będziesz doznawać trudności, może będziesz doznawać wykluczenia. I co z tego? Ja też tego wszystkiego doświadczałam. Przez wszystko to absolutnie przeszłam i to w wieku takim, że powinno to zostawić trwałe szkody na mojej psychice, a jednak się z tego wyzbierałam. Jednak podążając za moim istnieniem i za tym, kim jestem, udało mi się przez to wszystko przejść, pozostać w swoich wartościach, nie dać się zdmuchnąć temu wiatrowi, zapuść swoje długie korzenie w ziemię, abyś był stabilnym drzewem, aby podmuch systemowych wzorców, systemowych jazd, systemowych pielęgnowanych dogmatów cię nie zajechał, żeby cię nie zdmuchnął. Masz do tego siłę, po prostu. Jeżeli myślisz, że nie masz, to przypomnij sobie 4-letnią czy 3-letnią F w przedszkolu, nad którą stoją 3 kobiety, dorosłe baby, głupie i każą jej zjeść kotleta. A F mówi, nie zjem. Nie zjem już. I tak samo jest w twoim życiu. Nie zrobię tego już, nie wystąpię przeciwko sobie i już, nie zdradzę siebie i już. Możesz to zrobić, kurde, naprawdę możesz. W mojej cudownej książce Pozostań dziki, dziecko ziemi opisuję dokładnie, jak wracać do
swoich korzeni, jak wracać do swoich trzewi, jak wracać do głosu swojego czującego serca. Jest to książka opowiadająca o dzikości istoty ludzkiej pochodzącej z trzewi naszego istnienia. Książkę tą możecie kupić na stronie ozapachusłońca.art. Jeżeli chcecie przeczytać książkę kobiety, która nie je mięsa od trzeciego roku życia i sprawdzić, czy być może jej mózg jest upośledzony od braku białka, to gorąco zapraszam. A tak naprawdę żartuję, ta książka jest o podążaniu za swoją suwerennością, za mądrością swojego istnienia, która każdym z nas jest, za swoim instynktem i za odnajdywaniem swoich prawdziwych, głębokich korzeni. Bardzo cieszę się, że mogłam podzielić się z Wami tą historią, bo uważam, że jest ona ewenementem i że powinna ona być na tym kanale. Niech historia ta będzie dla Was otuchą, niech będzie dla Was wsparciem, niech będzie dla Was inspiracją w chwilach, w których będziecie chcieli nie posłuchać siebie, nie posłuchać swojego głosu, instynktu, intuicji, duszy, jak chcesz to nazwij. Zawsze wtedy przypomnijcie sobie małą F, która nie zdradziła siebie, która dała radę. Przychodzimy tutaj z takim samym zasobem, każdy jeden. Ty także masz siłę, ty także masz moc, aby siebie nie zdradzić. I nigdy o tym nie zapominaj.